przechodzę do rzeczy. Temat jest sformułowany na pozór dziwacznie, dlatego że no, sytuacja Polski po wyborach w Stanach Zjednoczonych, gdyby Donald Trump albo Hillaria Clintonowa byli kandydowali na prezydentów Polski, to byłaby to oczywista oczywistość, ale przecież tak nie jest. Hillaria Clintonowa i Donald Trump kandydowali na prezydenta Stanów Zjednoczonych i Donald Trump został tym prezydentem elektem ku zaskoczeniu znacznej części nie tylko obywateli amerykańskich, ale również obywateli innych krajów. Dowiedzieliśmy się z nie bez pewnego zaskoczenia, że w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku i gdzie indziej odbyły się protesty przeciwko wyborowi Donalda Trumpa. Widać, że nastąpiła w Ameryce, podobnie jak zresztą w innych krajach, zwłaszcza w Europie, konfrontacja między demokracją kierowaną i demokracją spontaniczną. Zwolennicy demokracji kierowanej byli pewni sukcesu, byli pewni tego, że kierownictwo demokracji przeforsuje swoich faworytów przy biernej postawie całej reszty, ale ja nie byłem taki pewny, między innymi dlatego, że no dosyć często dzięki uprzejmości tych, którzy mnie do Stanów Zjednoczonych i do Kanady zapraszają, jestem dosyć częstym gościem w Ameryce i zorientowałem się, że z roku na rok, prawie że z roku na rok, gwałtownie spada poziom zaufania obywateli do elit. Zorientowałem się nie z rozmów z ludźmi, ale z mnogości teorii spiskowych, które na różne tematy zresztą w Ameryce funkcjonują. Jeżeli pojawia się bardzo dużo teorii spiskowych na temat różnych ważnych wydarzeń, to jest to nieomylny znak, że poziom zaufania obywateli do elit słabnie i to musi się w końcu przełożyć na politykę. I stąd sukces Donalda Trumpa, który przedstawiał się w czasie kampanii wyborczej jako kandydat antysystemowy. Co z tego wyniknie, to zobaczymy, bo ten wybór Donalda Trumpa tak zaskoczył również polityków europejskich, że niemiecki minister spraw zagranicznych Walter Steinmeier bodaj czy nie następnego dnia po wyborach w Stanach Zjednoczonych, łamiąc wszelkie konwenanse międzynarodowe, w kategorycznej formie zażądał od Donalda Trumpa, żeby ten mu przedstawił kierunki swojej przyszłej polityki, zwłaszcza polityki zagranicznej. Widać było, że już nie może się doczekać. Donald Trump udzielił mu odpowiedzi wymijającej. Przede wszystkim, nawet nie dlatego, żeby nie chciał mu powiedzieć, ale przede wszystkim dlatego, że on sam jeszcze nie jest do końca pewny, jaką politykę będzie prowadził. Z prostego powodu. Donald Trump w odróżnieniu od swojej przeciwniczki w tych wyborach w polityce jest człowiekiem stosunkowo nowym, to znaczy on nie piastował żadnego ważnego urzędu w administracji amerykańskiej. Jest biznesmenem, miliarderem, ale w polityce jest człowiekiem nowym. W związku z tym bezpośrednio po wyborach zaczął być zapoznawany przez armię amerykańską i przez amerykańskie tajne służby z rozmaitymi tajnymi projektami, o których istnieniu mógł wcześniej nie mieć w ogóle pojęcia. I pod wpływem tej wiedzy, którą w tej chwili zdobywa, obraz świata, jaki on miał w głowie przed wyborami, może do stycznia, do 21 stycznia, kiedy on obejmie urząd prezydenta, może ulec dużym zmianom. W związku z tym on sam pewnie do końca nie wie. Pewne rzeczy już wie i dał temu wyraz, zapowiadając na przykład wystąpienie Stanów Zjednoczonych z tej Unii Transpacyficznej, sprowadzanie wytwórczości z powrotem na teren Ameryki. To już wie. Ale to jest takie podejście biznesowe. Natomiast w innych różnych sprawach no, prawdopodobnie więcej się dowiemy i minister Steinmeier, i my,
więcej się dowiemy o kierunkach polityki zagranicznej nowej administracji pod przewodnictwem, pod prezydenturą Donalda Trumpa z przemówienia inauguracyjnego, o ile oczywiście będzie mówił szczerze, no bo przecież wcale nie ma takiego obowiązku, ale prawdopodobnie coś tam nam powie i będziemy więcej na ten temat wiedzieli. Proszę Państwa, Polska w tym czasie, kiedy w Stanach Zjednoczonych były wybory, no wchodzi w taki niebezpieczny chyba zakręt najnowszej naszej historii z powodu tego, że na początku stycznia tego roku została wszczęta wobec Polski bezprecedensowa procedura badania stanu, sprawdzania stanu demokracji i praworządności w Polsce. Bezprecedensowa przez organy Unii Europejskiej, dlatego że jeszcze wobec żadnego kraju członkowskiego taka procedura nie była wszczynana. Ona nie tylko została wszczęta, ale w lipcu doznała pewnej eskalacji. Otóż Komisja Europejska, a więc organ władzy wykonawczej Unii Europejskiej, postawił Polsce coś w rodzaju ultimatum w postaci tak zwanych zaleceń do wykonania przez polski rząd. Termin tego ultimatum upłynął 27 października, a więc tuż przed wyborami amerykańskimi. No i polski rząd nie odpowiedział na te zalecenia, nie tylko ich nie wykonał, ale w ogóle nie odpowiedział Komisji Europejskiej. Pani premier Beata Szydło chyba 28 albo 29 października oświadczyła, że rząd polski takiej odpowiedzi udzieli w bliżej nieokreślonej przyszłości, ale jednocześnie scharakteryzowała te zalecenia jako podyktowane względami ideologicznymi i politycznymi, a nie merytorycznymi. W tej recenzji mieści się zawoalowana krytyka, więc bez względu na to, kiedy i jakiej odpowiedzi polski rząd udzieli na te zalecenia, prawdopodobnie Komisja Europejska uzna tę odpowiedź za niezadowalającą. No i ponieważ wybory w Stanach Zjednoczonych były zaskakujące dla wielu polityków europejskich, czemu wyraz dał chociażby minister Steinmeier, ale nie tylko z tego powodu, dlatego że 4 grudnia miały się odbyć wybory powtórzone prezydenckie w Austrii. Tam do bardzo ciekawych incydentów doszło. Został pobity mianowicie stalinowski rekord co do liczby głosów oddanych na kandydata i to 5-krotnie. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale w 1936 roku w pierwszym stalinowskim okręgu wyborczym miasta Moskwy na kandydata do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego Józefa Stalina oddano 120% głosów. No, było trochę konsternacji w związku z tym, ale wyjaśniono to, ten fenomen w taki sposób, że wyborcy z innych okręgów już nie mogli wytrzymać, żeby nie oddać głosu na Józefa Stalina i kto ich tam dopuścił, już nikt takich pytań nie zadawał, bo to było już niebezpieczne w każdym razie. A tymczasem w Austrii w tym roku, w Lincu, na kandydata socjalistycznego padło 600% głosów, więc został stalinowski rekord pobity 5-krotnie. No i też wywołało to konsternację. Austriacki Trybunał Konstytucyjny no, wstydził się trochę uznać, że to wszystko było w jak najlepszym porządku, więc nakazał powtórzenie wyborów. Początkowo miały być powtórzone w październiku, ale okazało się, że koperty, w których wyborcy mieli składać te głosy, zwłaszcza korespondencyjne, źle się zaklejały. Klej był nieodpowiedni, w związku z tym wyprodukowano inny, lepszy klej, który już zaklejał te koperty. No i w związku z koniecznością wyprodukowania tego kleju wybory zostały przesunięte na 4 grudnia. No i 4 grudnia odbyły się wybory nieznaczną bardzo większością głosów, już nie 600%, ale nieznaczną bardzo większością wygrał kandydat socjalistyczny, ten, który miał wygrać zgodnie z zasadami demokracji kierowanej. No i pojawiły się takie komentarze, że cała Europa odetchnęła z ulgą, ale nie na długo.
ale nie na długo, dlatego że w kwietniu będą, przyszłego roku, będą wybory prezydenckie we Francji i tam już doszło do wydarzeń, już teraz doszło do dramatycznych wydarzeń, mianowicie na intencję szczęśliwego wyniku tych wyborów prezydenckich we Francji złożono ofiarę z człowieka. Złożono ofiarę z człowieka. Tu się powtórzyła sytuacja ze starożytnego Rzymu. Otóż w Rzymie, który już był kulturalnym państwem, te, nie składano od kilkuset lat, nie składano ofiar z ludzi. Ale kiedy Hannibal się przybliżył do bram Rzymu, jednak złożono. Jednak z tej paniki złożono ofiarę z człowieka. I we Francji teraz niedawno złożono mianowicie ofiarę z człowieka, mianowicie z byłego premiera Alaina Juppé. Alain Juppé był faworytem prawyborów prezydenckich na prawicy, ale ktoś, jacyś starsi i mądrzejsi, doszli do wniosku, że lepiej będzie, jeżeli prawybory na prawicy wygra Franciszek Fillon. W związku z tym złożono ofiarę z Alaina Juppé. To jest drugi po starożytnym Rzymie przypadek, kiedy z powodów politycznych złożono ofiarę z człowieka. No i jak się Państwo domyślacie, Europa nadal jest trzymana w napięciu i z tego powodu, który zapoczątkował nieoczekiwany wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, zapanowało coś w rodzaju okresu wyczekiwania i ta egzekucja na Polsce została chyba trochę odroczona, ale nie na długo, ale nie na długo. Zanim przejdę do tego, że nie na długo, to kilka chwil się zatrzymajmy nad tym, co Komisja Europejska, co Unia Europejska może Polsce zrobić w związku z niewykonaniem zaleceń, jakie skierowała w lipcu Komisja Europejska wobec polskiego rządu. Czy dysponuje jakimiś środkami dyscyplinującymi? Niestety tak. Niestety tak. Na podstawie traktatu lizbońskiego Komisja Europejska może skierować der polnischen Frage, jakby to powiedziano po niemiecku, czyli kwestię polską do ostatecznego rozwiązania do Rady Europejskiej. To jest organ władzy ustawodawczej Unii Europejskiej. Jego przewodniczącym jest Donald Tusk, on ma dwie bardzo ważne kompetencje, mianowicie może otwierać i zamykać posiedzenia tej Rady, to jest wielki dygnitarz. No i ta Rada Europejska już dysponuje środkami dyscyplinującymi kraje niepokorne w postaci na przykład pozbawienia prawa głosowania w organach stanowiących Unii Europejskiej. To jest bardzo dotkliwa sankcja, dlatego że no, kraj, który nie uczestniczy w głosowaniach, w organach stanowiących, może zostać przegłosowany, to znaczy zmuszony do postępowania, które wcześniej uznał za sprzeczne ze swoim interesem państwowym. To wcale nie jest takie bez znaczenia. No i nawet sankcjami dysponuje, sankcjami rozmaitymi takimi karnymi. Ale żeby Rada Europejska taką decyzję podjęła, to zgodnie z traktatem lizbońskim musi panować, ta decyzja musi zostać podjęta jednomyślnie. A ponieważ węgierski premier Viktor Orban wcześniej zapowiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby Węgry poparły jakikolwiek wrogi wobec Polski krok na terenie Unii Europejskiej, to wygląda na to, że tej jednomyślności może nie być, bo inne kraje Grupy Wyszehradzkiej też mogą się do tego węgierskiego sprzeciwu przyłączyć, no i wtedy Rada Europejska takiej decyzji nie będzie mogła podjąć z powodu braku jednomyślności. Czy w związku z tym Unia Europejska dysponuje jeszcze jakimś dodatkowym środkiem dyscyplinującym? Niestety tak. Niestety tak. Zgodnie z traktatem lizbońskim dysponuje pewną instytucją, która się nazywa klauzulą solidarności. Klauzula solidarności stanowi, że jeżeli w jakimś kraju członkowskim Unii Europejskiej pojawiło się zagrożenie dla demokracji, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy, nawet w postaci interwencji wojskowej. Dla usunięcia zagrożeń dla demokracji.
z brzmienia traktatu lizbońskiego wynika, że z taką prośbą powinny się zwrócić władze tego państwa. No ale co zrobić w sytuacji, kiedy zagrożenie dla demokracji i praworządności płynie właśnie od tych władz? A przecież takie są oskarżenia, taka jest diagnoza i Komisji Weneckiej, i Komisji Europejskiej, a zwłaszcza jej wiceprzewodniczącego Franza Timmermansa, który na urodzinach u byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju, Lecha Wałęsy, zapowiedział, że w sprawie demokracji w Polsce nie odpuści. No cokolwiek by to miało znaczyć, zabrzmiało to groźnie dosyć. Jakie kuku może nam zrobić? Proszę Państwa, jest wiadomo, że skoro takie zagrożenie dla demokracji płynie od władz, no to one się z prośbą taką nie zwrócą, to mowy nie ma. Zatem ktoś będzie musiał tę władzę wyręczyć. I moim zdaniem to jest główne zadanie Komitetu Obrony Demokracji. To jest główne zadanie Komitetu Obrony Demokracji, którego przewodniczący pan Mateusz Kijowski, filut na utrzymaniu żony, jest oswajany z tą rolą, którą ma odegrać. Mianowicie on kilkakrotnie już był w Brukseli, gdzie był przyjmowany przez tamtejszych dygnitarzy z rewerencją taką, jakby był co najmniej premierem albo prezydentem państwa, więc i on jest oswajany z tą rolą, no i oni z nim są trochę oswajani, bo z nim się trzeba trochę oswoić, bo tak nie jest takim, że tak powiem, politykiem typowym. Ale no jest czy nie jest, to zadanie wykona z całą pewnością. Drugim zadaniem, właściwie chronologicznie pierwszym zadaniem Komitetu Obrony Demokracji, do którego ono się właśnie szykuje, bo na 13 grudnia, jest wywołanie rozruchów o zasięgu ogólnokrajowym, żeby sprowokować rząd do reakcji. A kiedy rząd zareaguje na przykład nerwowo na te rozruchy, czy siłowo, jeśli zwłaszcza gdyby były połączone z jakimś niszczeniem mienia, z jakimiś tam niepokojami, no to wtedy zostanie oskarżony o terroryzm państwowy. No i mamy wszystkie przesłanki, które przewiduje właściwie traktat lizboński dla uruchomienia procedury pod nazwą klauzuli solidarności. Jedna rzecz jest tutaj pod znakiem zapytania występuje, to znaczy jak się w tej sytuacji zachowa nasza niezwyciężona armia. Nasza niezwyciężona armia jako wielki niemowa nic nie mówi, no ale nie wszyscy zachowują w tym zakresie dyscyplinę, bo niedawno przemówił z obfitości serca, usta mówią i niedawno najbardziej obfite chyba obfitość serca miał pułkownik rezerwy Adam Mazguła, który powiedział, że w razie czego nasza niezwyciężona armia stanie na nieubłaganym gruncie obrony konstytucji, to znaczy zbuntuje się przeciwko rządowi. No i w tym kierunku płyną zachęty ze strony organizatorów protestu na protestu obywatelskiego na 13 grudnia, tam wzywają służby mundurowe, a więc policjantów i wojskowych, żeby wypowiedzieli rządowi posłuszeństwo. Jest to otwarte wezwanie do buntu przeciwko rządowi, także już dalej można tylko to wykonać, już dalej posunąć się w retoryce nie można. Doszliśmy do pewnego kresu takich, powiedzmy, pogróżek słownych, dalej już musi być albo nastąpi czyn, albo nie, no to wtedy zobaczymy, co się będzie działo. Proszę Państwa, 13 grudnia, nie sądzę, żeby 13 grudnia się to wszystko rozstrzygnęło, bo to może być tylko detonatorem jakiegoś procesu, który tam będzie trwał trochę, będzie rozciągnięty w czasie, no ale może się ten proces właśnie wtedy rozpocząć. Możemy mieć, mówiąc krótko, powtórkę z 13 grudnia 1981 roku, kiedy nasza niezwyciężona armia stanęła na gruncie obrony socjalizmu i sojuszu ze Związkiem Radzieckim. No teraz już socjalizmu bronić nie będziemy, ale demokracji też można bronić i sojuszu z Unią Europejską, to jest prawie tak samo jak ze Związkiem Radzieckim, bo Związek Radziecki ma to do siebie, że zmienia położenie.
raz jest na wschodzie, innym razem na zachodzie, ale nasze stare kiejkuty nieomylnym tropizmem wyczuwają, gdzie Związek Radziecki aktualnie jest i się ku niemu twarzą zwracają, frontują do niego, krótko mówiąc, oferując gotowość swoich służb. Proszę Państwa, do 13 grudnia wiele czasu nam nie zostało, więc wykorzystajmy ten czas darowany do przedstawienia, w jaki sposób wydarzenia zachodzące na najwyższej półce polityki światowej przekładają się na sytuację wewnętrzną w Polsce i na politykę, jaką nasze państwo prowadzi, zagraniczną. Żeby to lepiej zrozumieć, to trzeba się trochę cofnąć w czasie. Nie będziemy się cofać zbyt głęboko. Wystarczy cofnąć się do 17 września 2009 roku, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. To znaczy wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlaczego to zrobił? To zresztą wywołało natychmiast efekt politycznej próżni, wycofanie Stanów Zjednoczonych z tej aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej wywołało efekt politycznej próżni, którą natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, to znaczy Niemcy i Rosja. Dlaczego prezydent Obama to zrobił? No tego to ja nie wiem, bo on mi się nie zwierza, ale warto w związku z tym przypomnieć sekwencję wydarzeń, które ten reset poprzedziły. Otóż 18 sierpnia 2009 roku odbyło się spotkanie w Soczi izraelskiego prezydenta Szymona Peresa z rosyjskim prezydentem Dmitrem Miedwiediewem. Z tego spotkania żadnego komunikatu nie było, ale dzięki temu, że ja mam swoich honorable correspondants, którzy na moją prośbę śledzą izraelskie media i jak tylko coś tam ciekawego ukazuje, to zaraz mi o tym donoszą, to się dowiedziałem, że prezydent Peres udzielił wypowiedzi dla jednej z izraelskich gazet i powiedział tam, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwszą, że Izrael nie uderzy na Iran. Nie zakreślił ram czasowych tej obietnicy, no ale dotychczas nie uderzył, więc chyba nadal ta obietnica obowiązuje. I drugą obietnicę, że namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej z Europy Środkowej. No i chyba go namówił, bo miesiąc później prezydent Obama nie tylko wszystkie elementy tarczy wycofał, ale również wycofał w ogóle Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy. Prezydent Peres przez modestię oczywiście nie powiedział, co jemu prezydent Miedwiediew za to obiecał. Nie sądzę, żeby mu niczego nie obiecał, bo prezydent Peres nie był człowiekiem, który cokolwiek w życiu zrobił za darmo. Więc na pewno mu coś obiecał, ale co mu obiecał, to my tego nie wiemy. Dowiemy się w odpowiednim momencie, to tak jak mąż, który dowiaduje się o wszystkim ostatni, no to my jesteśmy trochę w tej sytuacji. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, próżnię polityczną powstałą po resecie dokonanym 17 września 2009 roku przez prezydenta Obamę natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, to znaczy Niemcy i Rosja. No i jeszcze nie ucichły echa deklaracji prezydenta Obamy, a już w stosunkach polsko-rosyjskich rozpoczęła się epoka dyplomacji ikonowej. Ja to nazywam dyplomacją ikonową przez analogię do dyplomacji ping-pongowej, jaka miała miejsce w stosunkach amerykańsko-chińskich w pierwszej połowie lat 70. Otóż w pierwszej połowie lat 70. Stany Zjednoczone nie miały żadnych stosunków z Chinami kontynentalnymi, no a trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie. Bez porozumienia się z Chińczykami było to niepodobieństwem. No ale jak tu się porozumieć? W stosunkach między takimi mocarstwami bardzo liczą się kwestie prestiżowe. Nikt nie może stracić twarzy, a ten, kto pierwszy zacznie, to ryzykuje utratę twarzy, więc rada w radę uradzono.
że do Pekinu poleci amerykańska drużyna tenisa stołowego. To nie byli żadni przegrańcy, to byli sportowcy. No ale ktoś ich musiał odebrać z lotniska, zawieźć do hotelu, tam się nimi zająć, pokazać im chiński mur. No i tak krok po kroku doszło aż do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Prezydent Nixon poleciał do Pekinu, wojna w Wietnamie została zakończona i cały ten proces, który do tego doprowadził, nazwano później z powodu tych ping-pongistów dyplomacją ping-pongową. Więc tutaj rozpoczęła się epoka dyplomacji ikonowej. Otóż z klasztoru świętego Niła w Rosji przybyła na Jasną Górę delegacja zakonników prawosławnych, którzy poprosili, żeby podarować im kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oni ten obraz zawiozą do Rosji, umieszczą w sanktuarium, otoczą kultem i ta prośba została spełniona. Zapoczątkowało to serię wzajemnych wizyt połączonych z wymianami świętych obrazów. Rosjanie przywozili swoje do nas, nasi wywozili tam nasze do Rosji. No i ta dyplomacja ikonowa została uwieńczona spektakularnym wydarzeniem niesłychanej rangi. Do Warszawy w sierpniu 2012 roku przyjechał jego świątobliwość patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl, który na Zamku Królewskim w Warszawie podpisał z jego ekscelencją arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Ten patriarcha Cyryl jest bardzo ciekawa postać. Otóż jak on został tym patriarchą, to ja czasami oglądam rosyjską telewizję, bo tam się można więcej dowiedzieć niż z naszej, bo w naszej to już tylko pyskówki takie są, kto tam co, komu na odcisk nastąpił, właściwie nic się z tego już o świecie dowiedzieć nie można. Tylko z kim ta stacja sympatyzuje, a poza tym to już żadnych informacji z tego się wydestylować nie da. Więc został zaproszony ten Cyryl do studia i tam odpowiednik rosyjski naszej resortowej stokrotki, to znaczy pani redaktor Moniki Olejnik, przystąpił do przesłuchiwania tego świętobliwości i powiada tak, ta panienka: Wasza świętobliwość, powiadają, że byliście agentem KGB. A on na to powiada: da, no iż to. Więc taki jest ten Cyryl. No przecież no to w Rosji rzecz zwyczajna, prawda? No i na tym, na Zamku Królewskim, on właśnie podpisał z arcybiskupem Michalikiem deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na kilka aspektów tego wydarzenia, bo myślę, że warto. Po pierwsze, deklaracja o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim, a więc deklaracja par excellence polityczna, została podpisana przez dwóch przedstawicieli kościołów, Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego. I chociaż ani wtedy, ani teraz nie brakuje u nas płomiennych szermierzy, zwłaszcza teraz, konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od państwa, to żaden nie ośmielił się nawet pisnąć słowem protestu. Widocznie skądś wiedzieli, jakie potężne moce są tu zaangażowane, że niech no który piśnie, to one mu pisną. Od razu mu przypomną, skąd mu wyrastają nogi, więc nawet biurajski filozof siedział, jakby go zamurowało. Druga rzecz to samo pojednanie. O pojednanie ma charakter dwustronny. Nie wystarczy, że naród polski pojedna się z narodem rosyjskim. Jeszcze naród rosyjski musi się pojednać z polskim, bo jak on nie, no to nie ma pojednania. A nie trzeba specjalnie Rosjan znać, żeby wiedzieć, że oni się pojednają z nami na swoich warunkach, a nie na naszych. A na jakich swoich? A no jeden warunek trzeba spełnić, mianowicie my się mamy zgodzić na status bliskiej zagranicy. Rosjanie nie mają do nas żadnego interesu od XVIII wieku do dzisiaj. Koleje stosunki takie, raz rozmaite były takie, powiedzmy, eskalacje tych stosunków, ale one wynikały właściwie tylko z tego, że Rosjanie raz mocniej nas przyciskali do swojego serduszka, oczywiście z miłości,
A raz słabiej, jak nas tak mocno przycisną, to my nawet oddechu nie możemy złapać, wtedy się dusimy. A jak słabiej, no to nam się wtedy wydaje, że jesteśmy wolni, że to wszystko możemy zrobić i tak dalej. Ale cały czas chodzi o to samo, to jest ten sam interes. Bliska zagranica, to kiedyś wyraził to bardzo tak, w sposób taki powiedziałbym bezpośredni, Włodzimierz Żyrynowski, rosyjski polityk narodowości prawniczej. On tak się o sobie sam przedstawiał, bo zapytano go o narodowość, a on wtedy odpowiedział: matka Rosjanka, ojciec prawnik. No to narodowości prawniczej jest. No, to Włodzimierz Wolfowicz po ojczystwie, jak to Rosjanie mówią. No i kiedy od 1996 roku byłem poproszony o zreferowanie delegacji Dumy Rosyjskiej, która przyjechała do Warszawy, punktu widzenia prawicy na różne sprawy. No i ja im tam opowiadałem to i tamto. I wreszcie okazało się, że oni mają pytania. No i jeden z tych deputowanych pyta tak, to był 1996 rok, więc Polska się starała o przyjęcie do NATO, a on powiada tak, po co wy się wpychacie do tego NATO? Przecież mówi, jest OBWE. A poza tym co? Boicie się Żyrynowskiego? Przecież to wariat jest. Bo to użył tego słowa, suma rzeczy. No więc ja mówię do niego, panie deputowany, wy, to jest wasz kolega, wy go lepiej znacie, skoro pan mówi, że on jest wariat, to mnie nawet przez grzeczność nie wypada zaprzeczać. No ale mówię, że przypominam sobie, że rok wcześniej pan Żyrynowski złożył pod naszym adresem taką ofertę polityczną, mianowicie, że jeżeli my się zgodzimy zostać Słowianami, to on obiecywał, że Rosja wtedy może zaprosić Polskę do udziału w rozbiorze Ukrainy. Wyraził to oczywiście w inny sposób, że możemy wrócić do rozmów o granicy na zboczu. No ale to oznacza rozbiór Ukrainy, a jeżeli my nie zgodzimy się zostać Słowianami, to Żyrynowski zagroził, że wtedy Rosja może zaprosić Niemcy do udziału w rozbiorze Polski. Też wyraził to innymi słowami. Powiedział mianowicie, że wtedy Rosja może postawić na porządku dziennym sprawę politycznej przyszłości Prus Wschodnich. No ale to oznacza rozbiór Polski. Ciekawa rzecz. Dwa miesiące temu jakiś dziennikarz niemiecki rzucił w przestrzeń pytanie, nie kierując go pod niczyim adresem, czy Rosja mogłaby przekazać obwód kaliningradzki. Nawet nie powiedział komu, tylko czy w ogóle mogłaby przekazać obwód kaliningradzki. Na co prezydent Putin powiedział, to by otworzyło puszkę Pandory we wschodniej Europie. Także widać wyraźnie, że to... No i tak opowiadam tym deputowanym właśnie o tym Żyrynowskim. No i wreszcie mówię, no OBWE, no jest rzeczywiście, ale gdybyśmy liczyli na OBWE, to co OBWE mogłaby nam zrobić w razie czego? Ano mogłaby wystawić nam w sukurs batalion maszyn do pisania protestów uroczystych. No dużo by to nam nie pomogło. Natomiast mówię, no na to, cokolwiek by o nim nie powiedzieć, to jest to sojusz wojskowy, jakąś tam siłę reprezentuje. No i powiadam mu tak, znaczy im, bo to delegacja była, że my byśmy chcieli zachować niepodległość. Ale albo nam się to uda, albo nie. Może nam się to nie udać, mówię, bo wy takiego coś zrobicie okropnego, że nam się to nie uda. Mówię, to jeszcze nie musi być tragedia, chociaż oczywiście wolelibyśmy zachować się podobnie, ale to jeszcze nie musi być tragedia, bo to, czy to będzie tragedia, czy nie, to zależy od tego, kto wtedy by stał na czele Rosji. Gdyby na czele Rosji stał ktoś taki jak Sergiusz Witte albo Piotr Stołypin, gdybyście nie próbowali przerabiać nas na jakichś ludzi sowieckich, jakichś Słowian, Bóg wie kogo, to jakoś byśmy to wytrzymali, gdyby w Rosji panowała rynkowa gospodarka, liberalne prawo i tak, jakoś byśmy to wytrzymali. Natomiast gdyby na czele Rosji stał wtedy ktoś taki jak Józef Stalin, no to mówię, wy sami najlepiej wiecie, że trzeba uciekać od was jak najdalej i my chcemy mieć szybką ścieżkę ewakuacji. I po drugie, powiem, tylko NATO przewiduje, nie OBWE, tylko NATO przewiduje,
obecność wojska amerykańskiego w Niemczech. I z naszego punktu widzenia wygląda sprawa tak, że dopóki to wojsko tam jest, to my mamy coś w rodzaju gwarancji, że Niemcy nie zrobią niczego okropnego. Gdyby pewnego dnia to wojsko stamtąd zniknęło, to może Niemcy też nie zrobią niczego okropnego, ale już nie mamy takiej pewności. Tylko to. No i to... I na tym się to skończyło. Dlatego to przytaczam, że pewne sprawy, żeby Państwu pokazać, że pewne sprawy to nie są definitywnie zamknięte. Pewne sprawy są otwarte, pewne remanenty wojenne są otwarte. Wojny trwają bowiem dłużej niż działania wojenne. I na przykład pierwsza wojna światowa zakończyła się definitywnie stosunkowo niedawno, bo 3 października 2010 roku. Otóż tego dnia Niemcy zapłaciły ostatnią ratę odsetek od odszkodowań wojennych za pierwszą wojnę 70 milionów euro Wielkiej Brytanii i Francji. No to pierwsza wojna się skończyła definitywnie, a druga jeszcze nie. A druga jeszcze nie. To tylko działania wojenne ustały, ale remanenty są otwarte. I jeżeli ktoś chce dyskutować, czy w ogóle rozmyślać na temat polityki europejskiej, to po prostu musi o tym pamiętać. Musi o tym pamiętać, bo jak zapomni, to popełnia wielki błąd. To popełnia wielki błąd. Proszę Państwa, trzecia sprawa, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę w związku z podpisaniem deklaracji o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim, to jest wypowiedź arcybiskupa Michalika dla prasy. Arcybiskup Michalik powiedział m.in., że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić, to znaczy nie podpisać tej deklaracji. Co z tego wynika? Ano, że arcybiskup Michalik był świadomy tego, że jest jakiś etap, że weszliśmy w jakiś etap i że ten etap ma swoje nieubłagane konieczności. Nie mogliśmy tego nie uczynić. Co to za etap? Proszę Państwa, 19 listopada 2010 roku rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO. I drugiego dnia, 20 listopada 2010 roku, proklamowano na tym dwudniowym szczycie strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Na tym dwudniowym szczycie strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Najtwardszym jądrem tego strategicznego partnerstwa NATO-Rosja jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego jest podział Europy na strefy wpływów niemieckich i rosyjskich prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie dokładnie, bo republiki bałtyckie, które pierwotnie były po wschodniej stronie kordonu, teraz się znalazły po stronie zachodniej, ale poza tym wszystko się zgadza. Ta deklaracja szczytu NATO w Lizbonie o proklamowaniu strategicznego partnerstwa NATO-Rosja była uwieńczeniem rozciągniętego w czasie procesu ustanawiania nowego porządku politycznego w Europie. I można powiedzieć, że 20 listopada 2010 roku ten nowy porządek polityczny w Europie został ostatecznie ustanowiony właśnie w postaci tego strategicznego partnerstwa NATO-Rosja. Przygotowania do tego zaczęły się bardzo wcześnie. To był proces rozciągnięty w czasie. Przygotowania do tego zaczęły się bardzo wcześnie, bo w połowie lat 80. Proszę Państwa, od początku lat 80. obserwujemy nasilającą się erozję politycznego porządku jałtańskiego. On się zaczyna rozsypywać. I ta postępująca erozja, coraz gwałtowniejsza politycznego porządku jałtańskiego, skłoniła przywódców sowieckich do postawienia sobie samym pytania, co oni w tej sytuacji mają robić. Czy bronić tego rozsypującego się porządku jałtańskiego za wszelką cenę, ale nie wiadomo jak wysoka okaże się ta cena i czy, przede wszystkim czy ta obrona będzie skuteczna. Czy też wykonać manewr ucieczki do przodu.
I kiedy sekretarzem generalnym sowieckim został Michał Gorbaczow, Sowieci się zdecydowali na wykonanie manewru ucieczki do przodu. W marcu 1985 roku Michał Gorbaczow na spotkaniu w Genewie z prezydentem Ronaldem Reaganem przedstawił mu ofertę podpisania traktatu rozbrojeniowego, co zostało przez obserwatorów, komentatorów ówczesnych odczytane jako wywieszenie przez sowieciarzy białej flagi na znak, że uznają się za pokonanych w zimnej wojnie. I częściowo tak rzeczywiście było. Ale sens propozycji Michała Gorbaczowa był zdecydowanie głębszy. To był właśnie manewr ucieczki do przodu. Zamiast bronić za wszelką cenę rozsypującego się porządku jałtańskiego, rozsądniej będzie zaproponować stronie amerykańskiej wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego w Europie, który zastąpiłby rozsypujący się porządek jałtański. Jeżeli oferta zostanie przez stronę amerykańską przyjęta, no to świetnie, bo tego nowego porządku nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował, on będzie wspólnie ustanowiony. W związku z tym zaoszczędzimy mnóstwo energii, którą możemy skierować na zupełnie inne cele. I oferta została przyjęta. Oferta została przyjęta, o czym świadczyły cykliczne, doroczne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie odbyło się w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii. Kolejne w 1987 roku w Waszyngtonie. W 1988 roku prezydent Reagan był w Moskwie, a w 1989 roku, kiedy zmienił się w Stanach Zjednoczonych prezydent, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Jerzy Bush starszy, bo potem był jeszcze młodszy, przyjął Michała Gorbaczowa na Morzu Śródziemnym, na okręcie wojennym amerykańskim. I podczas każdego z tych spotkań kształt przyszłego porządku politycznego był coraz bardziej konkretyzowany. I już po spotkaniu w Reykjaviku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Sama zapowiedź takiej ewakuacji natychmiast wywołała skutki we wszystkich państwach środkowoeuropejskich, które były pod, że tak powiem, protektoratem sowieckim, również w Polsce. Jak Państwo może pamiętacie, w 1986 roku jeszcze socjalizm jest najlepszym ustrojem na świecie ze Związkiem Radzieckim na czele, ale już wokół przedsiębiorstw państwowych zaczynają się pojawiać spółki nomenklaturowe. Dlaczego? No przecież dla nikogo nie było wątpliwe, że jeżeli Sowieci się wycofają ze środkowej Europy, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, chociażby z tego powodu, że nikt już nie ma na to pieniędzy. A w nowym ustroju, jakikolwiek by on nie był, jakkolwiek by się nie nazywał, to na pewno już się nie będzie liczyła znajomość na wyrywki Marksa i Engelsa, tylko będzie się liczył stan posiadania. Mówiąc skrótowo, spółkę Marx i Engels zastąpi spółka Marx i Spencer. No, ale skoro będzie się liczył stan posiadania, to trzeba zawczasu go zgromadzić, żeby w nowym ustroju zająć odpowiednią pozycję społeczną, materialną i polityczną. A jak tu go zgromadzić, kiedy nie ma żadnego innego majątku, jak tylko państwowy? No to trzeba zacząć rozkradać majątek państwowy pod osłoną surowych praw stanu wojennego. No i to były właśnie spółki nomenklaturowe, pomyślane jako metoda uwłaszczania się na majątku państwowym dla takiego szczebla średniego, bo dla szczebla wyższego to były lepsze konfitury. Wspomnę o jednej, Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Przypomnę, pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł, żeby dokonać nielegalnej operacji wykupu polskich długów na międzynarodowym rynku finansowym. Państwo wyłożyło na ten cel 1,7 mld dolarów.
Dla porównania przypomnę, że wtedy pensja w Polsce miesięczna stanowiła równowartość 20 dolarów, a dobra 30. No to było 1 700 000 000 dolarów. Długi wykupiono, a jakże, ale tylko za 60 milionów. A 1 640 000 000 dolarów rozeszło się, no nie powiem, że bez śladu, bo mnóstwo starych rodzin zostało założonych, przecież Państwo wiecie, z samego kurzu, jaki się podnosi przy przeliczaniu takich pieniędzy, to można wiele fortun wykroić, a cóż dopiero z samych pieniędzy, prawda? To nie mieści się w głowie. No więc uwłaszczenie nomenklatury było jednym z systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej. Drugim nurtem systemowych przygotowań do transformacji ustrojowej była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych. Wtedy bardzo niewiele wiedzieliśmy na ten temat. Dzisiaj wiemy trochę więcej, też nie wszystko, ale trochę więcej. Między innymi z dokumentów, jakie się w IPN-ie zachowały, a konkretnie z notatek z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Jacek Kuroń za pośrednictwem tego pana Lesiaka, pułkownika, przedstawia ówczesnej władzy, a więc wywiadowi wojskowemu, bo punkt ciężkości władzy się przesunął 13 grudnia 81 ze struktur oficjalnych na struktury nieoficjalne, przede wszystkim na tajne służby, z których najważniejszy był wywiad wojskowy. I Jacek Kuroń przedstawia za pośrednictwem pułkownika Lesiaka wywiadowi wojskowemu następującą ofertę polityczną. Jeżeli władza, czyli wywiad wojskowy, dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych, jak cokolwiek by się nie działo, i zachowania tego, co sobie teraz kradnie. Nikt tu nie podniesie na to ręki. Gdyby Jacek Kuroń taką ofertę przedstawił pułkownikowi Lesiakowi w 82 roku, w 83, to pułkownik Lesiak, jak byłby w dobrym humorze, to by go mógł zapytać: panie Jacku, od kiedy pan ma te objawy, prawda? Ale w 86 roku, to już kiedy wiadomo było po spotkaniu w Reykjaviku, że nastąpił ewakuacja, to już była oferta poważna. I najlepszym tego dowodem jest to, że została przyjęta za podstawę rozmów Okrągłego Stołu. W tej sytuacji musimy rozszyfrować kwestie terminologiczne. W czyim imieniu przemawiał Jacek Kuroń? Co to była ta ekstrema, którą trzeba było wymiksować? No i dlaczego trzeba było to zrobić? Proszę Państwa, Jacek Kuroń był wybitnym przedstawicielem lewicy laickiej. Co to była lewica laicka? To byli dawni stalinowcy, którzy z różnych powodów, między innymi rasowych, wystąpili przeciwko partii, a nawet zbuntowali się przeciwko niej, tworząc jeden z dwóch nurtów opozycji demokratycznej w Polsce, bo drugim nurtem to była właśnie ekstrema. Co to była ekstrema? Ano to byli ludzie i środowiska, które swoje działalności nawiązywały do niepodległościowych tradycji II Rzeczypospolitej, do tradycji Armii Krajowej. W związku z tym między lewicą laicką i ekstremą panowało ogromne napięcie i brak zaufania, bo ekstrema doskonale pamiętała, jak w latach 40. i 50. lewica laicka ją mordowała i prześladowała na wszystkie możliwe sposoby, więc o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. I to był pierwszy powód, dla którego trzeba było ekstremę wymiksować. Ale to nie był powód jedyny, bo drugi powód można wydestylować, nawet głębszej natury, można wydestylować z publicystyki politycznej Adama Michnika z lat 80. Michnik nigdy nie napisał tego w ten sposób, jak ja Państwu za chwilę powiem, bo ja już Państwu podaję gotowy destylat w postaci pewnego sposobu rozumowania, pewnego ciągu rozumowania. Walczymy z komuną. Dlaczego? A dlatego, że komunizm jest zły. A dlaczego właściwie komunizm jest zły? A dlatego,
że komunizm tłumi każdą formę spontanicznej ludzkiej aktywności. To akurat prawda, komunizm rzeczywiście taki jest. Ale skoro tak, to komunizm nie jest zły absolutnie, bo on wprawdzie tłumi te szlachetne formy spontanicznej ludzkiej aktywności, ale ponieważ tłumi wszystkie, to tłumi te również te nikczemne. A według lewicy laickiej w mrocznych zakamarkach duszy narodu polskiego drzemią straszliwe demony ksenofobii i antysemityzmu. I dopóki komuna tłumi wszystkie te demony, no to tłumi te demony, one nie mogą wyjść na powierzchnię. No ale przecież my z komuną walczymy, lada dzień wygramy. No i co wtedy? No wtedy nikt już niczego tłumić nie będzie. W związku z tym te demony wyjdą na powierzchnię. Do czego w żadnym wypadku dopuścić nie wolno. No łatwo powiedzieć dopuścić nie wolno, ale jak to zrobić? A no jak nie wiadomo jak to zrobić, to trzeba zapytać tych, co tłumili, przecież oni wiedzą jak to się robi. I tak się narodziła idea rozmów okrągłego stołu. I to był drugi powód, dla którego trzeba było ekstremę wymiksować. Wreszcie powód trzeci, wywiad wojskowy. Wywiad wojskowy wprawdzie miał pewne pretensje do lewicy laickiej, że się z PiS-u omaniła. Ale jak to wywiad? No coś tam musiał wiedzieć, prawda? Więc wiedział, że chociaż lewica laicka się z biesurmaniła, to jednak serce ma prawidłowo, tak jak się należy, po lewej stronie. A ekstrema co? A ekstrema ani po lewej, ani po prawej serca nie ma. No to nigdzie, no to po czym z nimi rozmawiać? Z nimi się nie da nic ustalić. Nie ma rady, trzeba ją wymiksować. Za Stalina to był w łeb i do piachu, ale to inne czasy były, trzeba było uważać, więc trzeba było to zrobić innymi metodami. I proszę Państwa, to był ten drugi nurt przygotowań do transformacji ustrojowej. I jeden i drugi, ten pierwszy w postaci uwłaszczenia nomenklatury udały się, i ten drugi udały się w 100%. Udały się w 100%. Nomenklatura się uwłaszczyła, a selekcja kadrowa się dokonała, jak Państwo pamiętacie, ile pierwsza Solidarność powstawała, jak od dołu do góry, to ta druga w 1989 roku odwrotnie, od góry do dołu. Wszystko było pod kontrolą, łącznie z naszym Kukuńkiem, który zresztą do dzisiaj jest pod kontrolą. Nie wyszedł z tej kontroli przez cały czas. Ale oprócz tych dwóch systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej pojawił się nie mniej brzemienny w skutki nurt trzeci przygotowań prywatnych. Bezpieczniacy pierwsi się dowiedzieli o tym, coś tam muszą wiedzieć, że prędzej czy później Sowieciarze się ewakuują ze środkowej Europy. I myślę, że wielu z nich, a może nawet każdy, bo to są ludzie inteligentni i sprytni, postawił sobie samemu pytanie. Sowiety się wycofują, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już nie będzie, a czyjś nieubłagany palec wskaże na mnie i powie, to on wszystkim winien na powrót łajdaka. Kto mnie wtedy obroni? Kto za mną stanie? A ponieważ to są ludzie sprytni, inteligentni, to się domyślili, że jak Sowieci się wycofają, to bardzo szybko, być może natychmiast, nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz trzeba się przewerbować na służbę do naszego przyszłego sojusznika. I on mi nie da zrobić krzywdy jako swojemu agentowi. No i tak się stało. W rezultacie Polska zaczęła być penetrowana przez zagraniczne centrale wywiadowcze za pośrednictwem tych właśnie przewerbowanych na wylot i 3 metry w głąb ziemi, dzięki czemu mogłem sformułować moją ulubioną teorię spiskową, że Polską rządzą rotacyjnie 3 stronnictwa. Stronnictwo ruskie, teraz spychane do głębokiej defensywy,
Stronnictwo Pruskie, którego ekspozytura polityczna straciła pozycję lidera na politycznej scenie, i Stronnictwo Amerykańsko-Żydowskie. I taka sytuacja jest. Mówię, one nie rządzą, że tak powiem, jednocześnie, tylko rotacyjnie. W zależności od tego, które państwo poważne tutaj zyskuje większy zakres wpływów w naszym nieszczęśliwym kraju. Proszę Państwa, więc kiedy prezydent Obama dokonał tego słynnego resetu, natychmiast się to przełożyło na sytuację w Polsce. Podpisana została deklaracja o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. No i wydawało się, że tak już będzie co najmniej na najbliższe 50, a może 100 lat. Ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Na miesiąc przed szczytem NATO w Lizbonie odbył się jeszcze inny szczyt, mianowicie szczyt w Deauville. Z udziałem trojga osobistości, francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkoziego, naszej złotej pani z Berlina i rosyjskiego prezydenta Dmitra Miedwiediewa. Ten szczyt w Deauville miał charakter nieformalny, co oznacza tylko tyle, że nie zostały tam podpisane żadne traktaty międzynarodowe, ale nieformalnie można bardzo wiele ważnych rzeczy uzgodnić. No i przynajmniej jedną rzecz tam uzgodniono, mianowicie nasza złota pani po długim molestowaniu ze strony francuskiego prezydenta zgodziła się na pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W przełożeniu na język ludzki oznacza to, że Berlin zgodził się na to, żeby Francja budowała sobie w basenie Morza Śródziemnego takie kieszonkowe imperium swoje. Wcześniej Berlin się nie chciał na to zgodzić, dlatego Francja musiała molestować naszą złotą panią, ale w końcu się zgodziła, co w zamian jej obiecano, no tego niestety już nie wiemy. Prawdopodobnie, bo późniejsze wypadki na to wskazują, że prawdopodobnie wolną rękę w Europie Wschodniej, ale pewności nie mamy. Proszę Państwa, i rzeczywiście nie minęło półtora miesiąca, jak w połowie grudnia 2010 roku rozpoczęło się pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej, to znaczy w Tunezji wybuchła jaśminowa rewolucja, w następstwie której lud tunezyjski obalił tamtejszego tyrana. To była przeciwko tyranowi ta rewolucja. A dlaczego w Tunezji? Ano dlatego, że tam było najłatwiej, ponieważ kierownictwa wszystkich opozycyjnych partii tunezyjskich przebywały na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem francuskiej rozwiedki, więc tam wszystko mieli na widelcu. To było najłatwiej. No i ten tyran tunezyjski został obalony, co zachęciło lud egipski do obalenia egipskiego tyrana w osobie prezydenta Hosni Mubaraka. No to lud libijski, widząc co się dzieje, nie chciał czekać ani chwili dłużej i przystąpił do obalania swojego tyrana w osobie Muammara Kaddafiego. I tu nam się wyjaśnia obecność prezydenta Miedwiediewa na szczycie w Deauville, bo tak to byśmy w ogóle nie wiedzieli, po co go tam zaprosili i co on tam robił. A Kaddafi coś wyjaśniał. Otóż Kaddafi od 1969 roku, kiedy on właśnie obalił króla Idrisa i zajął jego miejsce jako dyktator, był najukochańszą duszeńką Kremla. Najukochańszą duszeńką. Ale kiedy lud libijski zbuntowany wyciągnął go za kołnierz z jakiegoś kanału, następnie rozszarpał przed kamerami telewizyjnymi na sztuki, bo on tak zginął, to ruscy szachiści na Kremlu ani słówkiem nie pisnęli żadnego protestu. Dlaczego? Najwyraźniej w Deauville prezydent Miedwiediew musiał powiedzieć swoim rozmówcom: a z Kaddafim to rób ta co chce ta, prawda? On już naszą duszeńką być przestał. Co za to mu obiecali, a to też będziemy się dowiadywać dopiero w ostatniej chwili, ale coś na pewno musieli obiecać. Proszę Państwa, i tu już się pojawia prezydent Obama, bo w czasie tej rewolucji libijskiej amerykańskie samoloty już bombardowały pozycje libijskich wojsk rządowych. Prezydent Obama powiada, skoro tak dobrze nam idzie z tymi rewolucjami, to niech jeszcze zwycięży demokracja w Syrii. A tymczasem
uczestnicy szczytu w Dowie chłodno to potraktowali, my się losyli, żeśmy nie namawiali wcale. Ale prezydent Obama nie żyła, no co wam zależy, no to tak, w Syrii niech też zwycięży demokracja. I próbował nawet stworzyć fakty dokonane. W czerwcu 2010 roku prezydent Obama zapowiedział, że jeżeli w Syrii zostanie użyta broń chemiczna, no to wtedy będzie interwencja i tyran zniknie z powierzchni ziemi. Więc bezbronni cywile, którzy w Syrii walczyli z tyranem, bo państwo wiecie, cywile się dzielą na dwie kategorie. Cywilów zwyczajnych, którzy są na ogół bezbronni, bezradni i cywilów bezbronnych, którzy są na ogół świetnie uzbrojeni, wyszkoleni i tak dalej, to senator McCain tu uchylił rąbka tajemnicy, ujawniając, że bezbronni cywile zostali wyekwipowani i wyszkoleni przez CIA. Dlatego ja ten podział taki przeprowadzam na cywilów zwyczajnych i bezbronnych, bo to łatwiej nam zrozumieć bieg wypadków. No i użyli bezbronni cywile, dwukrotnie użyli sarinu, gazu bojowego. A tu żadnej interwencji nie było, bo ta interwencja miała się odbyć w ten sposób, że koalicja międzynarodowa ze Stanami Zjednoczonymi jako jej politycznym kierownikiem. I no, nie doszło do sklecenia tej koalicji, bo wszyscy odmówili udziału w niej. A prezydent Obama od Anglików się nauczył, że wojny się prowadzi nie w pojedynkę, tylko w koalicji najlepiej. Najlepiej jako jej kierownik. No to jest jasne, to tak rzeczywiście tu akurat słusznie. No jak nie dało się sklecić koalicji, to nie. Związek, ale prezydent Obama powziął podejrzenie, że to ta niemożność sklecenia koalicji nastąpiła za sprawą zimnego ruskiego czekisty Putina, który pozostałych tam podjudził, żeby nie wzięli udziału w tej koalicji, w związku z czym powziął do niego śmiertelną urazę. Jak ty mi tak, to ja ci tak. Ale zanim przejdziemy do tego, jak, co ja ci tak, to jeszcze musimy sobie wyjaśnić, dlaczego prezydentowi Obamie tak bardzo zależało na, i to zależy nadal, na zwycięstwie demokracji w Syrii. Otóż bezcenny Izrael jest zaniepokojony irańskim programem nuklearnym. Nawet nie dlatego, żeby się bali, że jak Teheran będzie miał bombę atomową, to następnego dnia zaraz rzuci ją na Izrael i tego, tylko wyjaśnił to 3 lata temu izraelski minister infrastruktury. Powiedział tak, że jeżeli Teheran będzie miał broń jądrową, to jest to kwestia czasu i to niedługiego, kiedy w broń jądrową, o broń jądrową się postara Turcja, Arabia Saudyjska i Egipt. I zakończył to retorycznym pytaniem, i kto będzie wtedy chciał mieszkać w Izraelu? Słuszna uwaga, ja bym nie chciał. Ja bym nie chciał. No więc, gdyby to były normalne czasy, to nam irańskie instalacje nuklearne nadleciałyby z nadmorza nieoznakowane samoloty, zbombardowałyby je tam do środka ziemi i tyle, i byłoby po krzyku. Niestety nie można tak zrobić, bo to żyjemy w czasach nienormalnych i Teheran ma dwustronny układ wojskowy z syryjskim tyranem, w ramach którego wyposażył syryjskie wojsko Iran w dosyć sporą liczbę rakiet średniego zasięgu. Co prawda Izrael ma system obrony przeciwrakietowej pod nazwą Żelazna Kopuła, ale jeżeli rój rakiet wystrzelonych z syryjskiego terytorium byłby dostatecznie duży, to zawsze kilkanaście, może nawet ponad 20 pocisków się by przedarło, a ponieważ izraelskie terytorium nie jest duże, więc to mogłoby, że tak powiem, sprawę strasznie skomplikować. I dlatego najpierw musi zwyciężyć demokracja w Syrii. Czemu przeszkodził zimny ruski czekista Putin? No i z tej irytacji prezydent Obama wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński, zapalając zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów. No to właśnie wysadził. To nawet nie była zła wiadomość dla nas taka strasznie, dlatego że, jeszcze raz przypomnę, w takim
najtwardszym jądrem politycznego porządku lizbońskiego było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. A co to jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie z naszego punktu widzenia? To są szczęki i madła, które się zaciskają wokół naszej głowy. Jak się zaciskają, to my już nie możemy głową ruszać o tak. Możemy tylko tak. I to jest ta różnica. Więc porządek lizboński został wysadzony w powietrze, co z jednej strony no, nie jest taką złą wiadomością, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że jak został wysadzony w powietrze, to teraz nie ma żadnego porządku politycznego w Europie. Sytuacja jest płynna, a z tej płynności może się wyłonić cokolwiek. Cokolwiek. Proszę Państwa, wysadzenie w powietrze politycznego porządku lizbońskiego oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki w Europie Wschodniej i to jest wejście smoka takie. Wejście smoka, wracają z przytupem, co oznaczało z kolei, że Polska znowu przechodzi pod amerykańską kuratelę. A co się dzieje, kiedy jakieś mniejsze państwo przechodzi pod kuratelę państwa większego? Ano, wiele rzeczy się dzieje, tu znaki na niebie są i na ziemi, ale przede wszystkim to większe państwo przystępuje do przekształcania sceny politycznej w tym państwie mniejszym pod kątem potrzeb swojej polityki w tym zakątku świata. A w jaki sposób to robi? Ano, umieszcza na scenie politycznej tak zwanych naszych sukinsynów. A sukinsynów jakichś takich nie naszych, to tam z tej sceny usuwa albo całkiem, albo w każdym razie z pozycji lidera. No i tak się stało w tym przypadku. Jeszcze nie, tam światło nie zostało oddzielone od ciemności, ale Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki. Na Ukrainie się zaczęły tam Majdany różne, a w Polsce natychmiast się to przełożyło na sytuację w Polsce. Trzech kelnerów zawiązało straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej i zaczęło podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej tam w knajpie pod Pluskwami i tam w innych knajpach, ale nie tylko, tam nagrali w tych knajpach to 900 godzin podsłuchów, ale nie tylko tam, bo również w rezydencji premiera Tuska, gdzie nagrali 700 godzin podsłuchu. I kelnerzy, ponieważ kelnerzy mają dosyć utrudniony dostęp do rezydencji premiera Tuska, to na tej podstawie podejrzewam, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszorzędni fachowcy. No i dzięki temu udało się tych 700 godzin nagrać. Zwraca uwagę, że tylko podsłuchiwani byli tylko dygnitarze Platformy Obywatelskiej. A dlaczego? A dlatego, że według mojej ulubionej teorii spiskowej Platforma Obywatelska jest polityczną ekspozyturą stronnictwa pruskiego. Ale skoro Polska przeszła pod kuratelę amerykańską, no to polityczna ekspozytura stronnictwa pruskiego na pozycji lidera politycznej sceny była Amerykanom potrzebna jak psu piąta noga, to się natychmiast było. No i od początku roku 2014 te rewelacje z podsłuchów zaczynają przenikać do niezależnych mediów. I niezależne media z satysfakcją publikują, co tam kto wychlapał tego po pijanemu. No i to kompromituje dygnitarzy Platformy Obywatelskiej, sprawiając, że notowania Platformy Obywatelskiej cały czas spadają. Cały czas spadają. Tymczasem zbliżają się wybory prezydenckie i parlamentarne w roku 2015 i kandydat Platformy Obywatelskiej, no i tam stronnictwa pruskiego na prezydenta pan Bronisław Komorowski był zapewniany do ostatniej chwili, że nie ma z kim przegrać. Adam Michnik nawet napisał w Gazecie Wyborczej, że Bronisław Komorowski to by przegrał dopiero wtedy, gdyby na pasach po pijanemu przejechał zakonnicę w ciąży. To, czyli nagromadził tyle nieprawdopodobnych tych, że to wyglądało, że nie, no nie może przegrać, bo nie.
Tymczasem wziął i przegrał. On w ostatniej chwili się zorientował, że został pozostawiony samemu sobie. Tu w straszną panikę wpadł kolega Komorowski. Już nawet się Kukizowi zaczął podlizywać z tego strachu. Już zaczął się chwytać brzytwy. Nic mu to nie pomogło. Dlatego, że no, również bezpieczniacy się zreflektowali. No, skoro Polska przychodzi pod kuratelę amerykańską, to my też jakoś musimy się w tym odnaleźć. I 18 czerwca 2015 roku, a więc jeszcze przed zakończeniem wyborów prezydenckich, odbyło się ważne wydarzenie polityczne w Warszawie, co najmniej tak ważne jak wybory prezydenckie, mianowicie Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST. To pretekstem do tej konferencji były takie wspominki kombatanckie w 25. rocznicę uruchomienia transportu rosyjskich Żydów do Izraela przez Warszawę. Polska utworzyła w tym celu jednostkę GROM, która miała te transporty ochraniać, a przy okazji, to się nie mówiło głośno o tym, pilnować, żeby ci Żydzi po drodze nie wysiadali, bo to żeby tam jak już do Izraela dojadą, to już niech robią co chcą, ale po drodze nie. No i jak te transporty się zakończyły, to nie bardzo było wiadomo, co z tym GROM-em robić, bo to są pierwsi, to bardzo dobrzy żołnierze, świetnie wyszkoleni, potrafią nawywijać. Więc uradzono, żeby ich wysyłać na misje zagraniczne. Im dalej, tym lepiej, bo tam jak wywijają w Afganistanie, no to nie w Warszawie, prawda, to bezpiecznie jest w Warszawie, im dalej, tym lepiej. No i tak to było. I w rocznicę 25. tego pierwszego transportu przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii spotkali się na tej konferencji, a ona była międzynarodowa, dlatego że uczestniczyli w niej również ubecy z Izraela, wysocy rangą, którzy wobec Amerykanów żyrowali polityczną ofertę starych kiejkutów. Wpiszcie, wciągnijcie i nas na listę naszych sukinsynów. No bo wiadomo, że jak nie, no to płaci zgrzytanie zębów. I wszystko wskazuje na to, że oferta została przyjęta i stare kiejkuty zostały wciągnięte na listę naszych sukinsynów. Oczywiście nie bezwarunkowo, bo wygląda na to, że ktoś ze strony amerykańskiej postawił im warunek. Tak, no to najpierw pokażcie, co potraficie, czy warto was w ogóle wciągać na listę naszych sukinsynów. I stare kiejkuty, to są realiści, zrozumieli, że rzeczywiście co trzeba to. No i pokazali majstersztyk w postaci nowoczesnej. W postaci nowoczesnej. Z dnia na dzień zorganizowali partię, która od razu, jeszcze pan Petru nie zdążył ust otworzyć, a już dostała 11% zaufania od całego narodu. Wytłumaczyć to można tylko w jeden sposób, że konfidenci dostali rozkaz od swoich oficerów prowadzących w prawo zwrot do pana Petru odmaszerować, no i jest 11% zaufania. Natychmiast, no, toż takie rzeczy może lepiej wiedzieć, jak nie stare kiejkuty. No i zostali wciągnięci, a skoro tak, skoro wy potraficie z dnia na dzień takie sztuki robić, no to lepiej mieć was tutaj pod kontrolą, prawda? A nie tak gdzieś, żebyście samopas sobie chodzili. Jaka jest, jaka poszlaka potwierdza, czy wskazuje na to, że stare kiejkuty zostały wciągnięte na listę naszych sukinsynów przez naszego najważniejszego sojusznika? No ta wojna polityczna, którą mamy, gdyby nie zostali wciągnięci, to żadnej wojny politycznej by nie było. Każdy łubek by się ratował na własną rękę, udawałby, że go nie ma, wkładałby czapkę niewidkę na głowę i tyle. A to, że taką wojnę mamy i ona tu eskaluje, to jest najlepsza poszlaka, że oferta została przyjęta. Dlaczego? Dlaczego, proszę Państwa? No dlatego, że wobec, znaczy inaczej powiem, tylko idiota stawia wszystko na jedną partię. A co zrobi, jak ta partia zacznie mu grymasić, powie, no my to zrobimy, ale to tego to już nie zrobimy.
No i co dopiero wtedy będzie szukał przyjaciół jakichś, którzy mu to zrobią, czego on chce? Nie, musi mieć ich zawczasu. I to takich, którzy na pewno wszystko zrobią. I wtedy może nimi szantażować taką partię, która tam jest oficjalnie. To się nazywa divide et impera. Dziel i rządzi. Od czasów starożytnych to się sprawdza. No to dlaczego to nie stosować? Jak można stosować, każdy by zastosował. Bo z rządem to trzeba tam jakieś pozory, partnerstwa, zachowywać jakieś czerwone dywany, jakieś ceregiele, a ze starymi kiejkutami to już nic. Tam jest krótka rozmowa. Daje im się napiwek w gotówce tam w jakimś pudle tekturowym i one wszystko zrobią, każde zdanie wykonają w podskokach, żeby jeszcze skakać z gałęzi na gałąź przed swoim dobrodziejem. No to dlaczego nie? W rezultacie, tylko że w rezultacie Polska traci na tym. Polska na tym traci, bo Polska nie może osiągać korzyści, które mogłaby osiągnąć choćby z faktu przynależności do NATO. Bo na razie z tej przynależności to wynika dla nas co? Bo nie można powiedzieć, że to bez znaczenia jest, bo ma to znaczenie. My nie wiemy, jak w razie czego NATO się zachowa, ale Rosjanie też tego nie wiedzą. I to jest jak na razie jedyna korzyść. Ale wcale tak nie musiałoby być, bo myśmy się przyzwyczaili, że Polska występuje wobec NATO w roli petenta, takiego ubogiego krewnego. No tak jest, to wynika z dysproporcji między tam Stanami Zjednoczonymi i Polską, ale to nie do końca oddaje prawdziwy stan rzeczy, bo to nie jest tak, że Polska nie wnosi do NATO żadnego ważnego aportu. Polska wnosi do NATO ważny aport w postaci własnego terytorium, które udostępnia Stanom Zjednoczonym dla potrzeb ich rozgrywki globalnej z Moskalikami, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium ze wszystkim, co tam się znajduje. Więc z naszego punktu widzenia to nie jest rzecz bez znaczenia. I gdyby nie to, że rząd musi rywalizować o względy naszego najlepszego sojusznika ze starymi kiejkutami, to być może Polska mogłaby te korzyści odnosić. Dlatego jak prezydent Obama przyjechał do Warszawy w czerwcu 2014 roku, żeby nam powinszować, żeśmy się znowu podjęli niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na Europę Wschodnią, to dwukrotnie na antenie Radia Maryja mówiłem, że teraz już nie powinniśmy powtórzyć błędu prezydenta Kaczyńskiego, który wcześniej też się podjął tej niebezpiecznej roli za darmo. Skoro już podjęliśmy się tej niebezpiecznej roli, to powinniśmy poprosić prezydenta Obamę o wzajemną przysługę, właściwie dwie przysługi. Po pierwsze, żeby rząd Stanów Zjednoczonych obiecał Polsce, że nie będzie na nią pod żadnym pretekstem wywierał nacisków w sprawie realizacji żydowskich roszczeń majątkowych. I po drugie, że Polska, podejmując się tej niebezpiecznej roli, siłą rzeczy stała się państwem frontowym. W związku z tym oczekiwalibyśmy, że Stany Zjednoczone potraktują Polskę tak samo jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. A więc kroplówka finansowa, 4 miliardy dolarów na modernizację sił zbrojnych, które są elementem sił zbrojnych całego paktu, co więcej, są rozlokowane na wschodnim skraju obszaru obrony NATO. Więc to jest w interesie nie tylko polskim, w interesie całego paktu. To inni mogą sobie zaoszczędzić i pieniędzy, i krwi, w razie czego. No bo tu będzie armia, prawda? No ale to ją trzeba wyekwipować, wyposażyć. No i udogodnienia wojskowe takie same, z jakich korzysta Izrael. Jak państwo frontowe, to państwo frontowe. Gdyby prezydent Obama nas wyśmiał, słysząc taką prośbę,
no to byłaby to dla nas bardzo ważna informacja, że chce nas wykorzystać i zostawić dzieckiem. No to nie wolno wchodzić w taki interes. Natomiast gdyby nas nie wyśmiał, to mamy lepsze rozeznanie własnej sytuacji. O ile jednak mi wiadomo, to nikt takiej propozycji prezydentowi Obamy nie złożył, a on z własnej inicjatywy nie będzie tutaj wychodził. Przecież on nie jest prezydentem Polski. On nie ma obowiązku troszczyć się o polski interes państwowy. Jeżeli politycy polscy nie wykazują żadnego zainteresowania, no to jemu w to graj, prawda? Jemu w to graj. No i to tak wygląda. Proszę Państwa, Donald Trump. Wracamy do Donalda Trumpa. Warto zwrócić uwagę, że Donald Trump był, o ile pamiętam, od czasu prezydenta Franklina Roosevelta jedynym kandydatem, który się schylił po polskie głosy, który poprosił o polskie głosy. Od czasu Franklina Delano Roosevelta warto na to zwrócić uwagę. I warto pójść za ciosem. Poprosił pan o polskie głosy, dostał je pan, bo dostał sporo. To teraz my mamy prośbę wzajemną do pana. Ale to jest zadanie Polonii amerykańskiej, bo Polonia amerykańska, nie wyręczając w niczym Polski, tylko włączając się w politykę amerykańską, może oddać Polsce wielką przysługę, nie uchybiając w niczym obywatelskiej lojalności wobec Stanów Zjednoczonych. Może oddać Polsce wielką przysługę właśnie tworząc polityczne lobby. Ja to mówiłem podczas poprzedniego pobytu, między innymi w Nowym Jorku i w innych miastach, że jeden cel to lobby powinno mieć, przynajmniej na samym początku. Przekonanie polityków amerykańskich, że polskich głosów nie będą dostawać za darmo. Tak jak żydowskich nie dostają, że coś tam, coś muszą przynajmniej zamarkować. A najlepiej nie zamarkować, bo coś zrobić. Ale to wymaga takiego większego niż jest do tej pory politycznego zorganizowania Polonii amerykańskiej. To Państwo lepiej wiecie ode mnie, że tak nie jest. To ja nad tym bardzo ubolewam i mam nadzieję, że to się zmieni, ale na razie tak nie jest. Pan Frank Spula ma taką teorię, która nawet jest logiczna, że Polska jest niepodległa, cokolwiek by to miało znaczyć, demokratyczna i tak dalej, chociaż Unia Europejska uważa, że tak nie jest, no ale mniejsza o Unię Europejską, nie będziemy się tym przejmowali. I w związku z tym Polonia Amerykańska w niczym nie musi Polski wyręczać. I jak z nim rozmawiać? Tak jest, panie prezesie, pan ma rację. Polska jest niepodległa, Polska jest demokratyczna, dobrze, cokolwiek by to miało znaczyć. I my wcale nie chcemy, żeby Polonia Amerykańska Polskę w czymkolwiek wyręczała, tylko żeby się włączyła w politykę amerykańską skuteczniej niż do tej pory to zrobiła. I właśnie w ten sposób może Polsce pomóc. Może Polsce pomóc, zwłaszcza gdyby... I jeżeli teraz prezydent elekt Donald Trump pracuje nad odpowiedzią na pytanie, jaką politykę będzie prowadził na czele mocarstwa światowego, to można spróbować mu pomóc, przynajmniej w pewnym zakresie. Ale to musi być propozycja konkretna i spełniać dwa warunki. Po pierwsze, żeby ona nie była sprzeczna z interesem amerykańskim, tak jak go
Donald Trump będzie pojmował, bo on będzie pojmował interes amerykański po swojemu, nawet jak nam ten sposób się nie będzie podobał, to nie mamy wpływu na to. I my musimy mieć tego świadomość, że to nie może być propozycja sprzeczna z interesem amerykańskim w Europie, a jednocześnie zbieżna z polskim interesem. Co mam na myśli? Mam na myśli taką konkretną propozycję, żeby przypomnieć prezydentowi Trumpowi o heksagonale. Proszę Państwa, kiedy już wiadomo było, że sowieciarze, Imperium Sowieckie się ewakuuje z Europy Środkowej, sama ta zapowiedź wywołała coś w rodzaju politycznej próżni, podobnej do tej, jaka się pojawiła w roku 1918 na skutek nieoczekiwanego zakończenia I wojny. I kraje Europy Środkowej, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego, tym razem postanowiły ująć sprawy w swoje ręce, wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, ująć sprawy w swoje ręce i stworzyć fakty dokonane, czy właśnie jeden fakt dokonany w postaci takiego systemu reasekuracji niepodległości. I w 1989 roku cztery państwa środkowe Europy, Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry, podpisały w Budapeszcie porozumienie o politycznej współpracy, nazywane potocznie od czworga sygnatariuszy Quadragonale. Do tego porozumienia dołączyła w 1990 roku Czechosłowacja, jeszcze przed aksamitnym rozwodem. I stąd, ponieważ piąty sygnatariusz przybył, to porozumienie zaczęto nazywać Pentagonale. I Polska jako uczestnik szósty, jako sygnatariusz szósty, w związku z tym Heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze Heksagonale? Na to, że Rosja, która zaczyna pogrążać się w zapaści, nie będzie w stanie tej inicjatywy storpedować. Niemcy, które w żadnej zapaści się nie pogrążają, przeciwnie, szykują się do wchłonięcia sowieckiej strefy okupacyjnej, czyli NRD. Ale Niemcy są z kolei skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich i ze względu na to skrępowanie być może też nie będą w stanie tej inicjatywy storpedować. Zatem trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, bo następny może się nigdy nie pojawi, może za 100 lat, i stworzyć fakty dokonane, a potem bronić tego. Jeśli chodzi o Rosję, to się właściwie udało. Rosja nie przeciwdziałała temu, natomiast całkowicie zawiodły te rachuby, jeśli chodzi o Niemcy. Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie, a nastąpiło to po 12 września 1990 roku, kiedy w Moskwie został podpisany traktat o ostatecznym rozwiązaniu kwestii niemieckiej, potocznie zwany traktatem 2+4, Niemcy natychmiast przystąpiły do wysadzania w powietrze Heksagonale. I zrobiły to w ten sposób, że zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości, co prawie natychmiast postawiło Jugosławię, która miała być bałkańskim filarem Heksagonale, w ogniu krwawej wojny domowej. A pozostali sygnatariusze, widząc, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, od tej inicjatywy się zdystansowali. Ona istnieje nadal w postaci inicjatywy środkowoeuropejskiej, ale to jest życie po życiu, to jest takie polityczne zombie. I rzecz polega na tym, żeby przekonać Stany Zjednoczone do powrotu do Heksagonale, ale uzupełnionego i poprawionego, ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. Bo co zgubiło Heksagonale poprzednie? To, że ono nie miało silnego lidera. W związku z tym Niemcy rozgoniły bez trudu to towarzystwo. Ale ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem to by było trudniejsze. Nie wiadomo, czy Niemcy w ogóle by do tego przystąpiły. I to jest
to jest zbieżne z koncepcją tak zwanego międzymorza, bo to jest nic innego jak heksagonale uzupełnione i poprawione. Państwa bałtyckie, republiki, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Rumunia, Bułgaria, Słowenia i Chorwacja. To jest około 80 milionów ludzi. Więc to jest potencjał nie stwarzający zagrożenia dla nikogo, bo same Niemcy mają 80 milionów ludzi. Ale przy odpowiednim wzmocnieniu tego przedsięwzięcia, bo ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem, to jest to bardzo, to mogłaby to być bardzo dobra zapora przed rozmaitymi niespodziankami ze wschodu, a jednocześnie bardzo dobra przeciwwaga dla strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. To by nam pozwoliło złapać oddech i Polsce dać szansę prowadzenia jakiejś polityki europejskiej w ramach tego ograniczonego obszaru Międzymorza. W ramach tego ograniczonego obszaru Międzymorza. No i jakby się udało, no to dzięki Bogu, a jak się nie uda, to będziemy czekać do następnej okazji. Dziękuję bardzo Państwu.